poukładane po prostu, że w tym samym momencie cała sala, wiesz, krzyczała hej, hej, albo wiesz, tak samo machali głowami, tak jakby w rytm zegarka. No takie, no poukładane ekstremalnie wszystko, takie grzeczne, poukładane, ale pomimo tego jednak dzikie, nie? Cześć, jak wrażenia z trasy? O, fenomenalnie, fantastycznie. Naprawdę jest dobrze wrócić po 15 latach praktycznie, bo moje ostatnie, no właściwie po 12 latach, moje ostatnie koncerty grałem w 2012 roku, to jeszcze z zespołem Ansan. To już było no parę lat po odejściu z zespołu Vader i tak jak mówię, powrót po tak długim czasie jest naprawdę fajny, jest dużo energii, chcesz dużo zrobić, chcesz dobrze wypaść na tych koncertach i ja naprawdę robię to dla siebie i cieszę się, że w ogóle mogliśmy coś takiego wspólnie zrobić, że celebrujemy 40-lecie istnienia zespołu razem na scenie. Trzech gitarzystów, trzy gitary, zupełnie inny sound. Ja nigdy wcześniej nie grałem na trzy gitary razem. Znaczy mówię o gitarach niebasowych, czyli trzy gitary plus bas. Powiem, fantastyczne doświadczenie i oby częściej takie rzeczy, tak naprawdę. Czyli oprócz swoich utworów, które grałeś wcześniej, grasz też te utwory z płyt, których już nie brałeś udziału nagrywania? Nie, nie, nie. Idea jest taka, że generalnie lecimy chronologicznie, czyli startujemy od tych czasów najstarszych i to wszystko idzie tak powoli, powoli w górę, dochodzimy do roku 98. Tu następuje ten okres, kiedy zespół nagrywał płytę Black to the Blind. Wtedy ja dochodzę i wtedy też się pojawię na scenie. Peter będzie to zapowiadał, także generalnie on opowiada mniej więcej o każdym okresie, mówi parę słów, że tu był taki i taki rok, wtedy zrobiliśmy to i to i pojawiają się tacy muzycy i właśnie wtedy, kiedy przychodzi ten rok 98, ja, no właściwie to 97, ja dochodzę do zespołu, płyta Black to the Blind i startujemy od Black to the Blind. No to bardzo dobry wybór. Oprócz takich niespodzianek jak ty, który się pojawiłeś na trasie, w Olsztynie zagrał z wami jeszcze Szambo, a słyszałem, że dzisiaj się ma James pojawić. Tak, na pierwszym koncercie w Olsztynie pojawił się z nami gościnnie też Szambo, grał utwór Karnal. No i to było coś niesamowitego, powiem szczerze. My nie widzieliśmy się długo, bardzo długo, bodajże 15 lat. Nie, no chociaż nie, w sumie 15 lat. Znowu fajna energia na scenie. Szkoda, że tylko jeden utwór, no ale tak akurat wyszło tym razem. I to był ten właściwie pierwszy gość na trasie, który do nas dołączył. Potem pojawiali się kolejni. Dzisiaj tak, będzie James, będzie grał dwa numery z płyt z tego okresu, kiedy on był perkusistą zespołu Vader. Ale nie tylko, bo będzie również Jacek Hiro i Jacek Hiro będzie grał z zespołem Cover Thin Lizzy. I tam będzie grał m.in. tą słoną, swoją słynną solówkę, którą dograł do tego utworu. Dzisiaj oglądałem próby, jak chłopaki grali i powiem szczerze, no zapraszam. Super sprawa. Mówisz, że było więcej gości. Kto się jeszcze... Tak, było więcej gości. Kurczę, powiem Ci szczerze, nie pamiętam teraz. A, na pewno, tylko nie pamiętam dokładnie chronologicznie, na którym koncercie kto grał, ale na pewno na jednym koncercie grał Aztek z nami. Graliśmy utwór Slayera Raining Blood i Aztek na pewno śpiewał wtedy. Tylko, że to było akurat beze mnie. Chłopaki grali normalnie w swoim pierwotnym składzie we czwórkę, plus Aztek jako gość. Wtedy Peter się troszeczkę wycofywał i rolę wokalisty przejmował Aztek. Zaraz, kto tam jeszcze grał? Na pewno na którymś koncercie grał gitarzysta zespołu Doplord. Grał z nimi też utwór Slayera, ale z kolei Hell Awaits. Także to był kolejny z gości. I w sumie powiem szczerze, kurczę, nie pamiętam już. To aż by się prosiło o China Jackiego, a i chyba... Tak. Nie wiem, jaka jest sytuacja i jeżeli chodzi o kontakt z pozostałymi muzykami, no bo to tak prawdę powiedziawszy nie do końca jest moją sprawą. I no nie wiem, no nie pojawili się. Dlaczego? No nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Chyba, że rozumiem do Petera. Tak, to jest pytanie bardziej do Petera niż do mnie. No ja o tych sprawach nie mam zielonego pojęcia. A duże miałeś zaskoczenie... otrzymając tą propozycję, czy jakby już te rozmowy kiedyś tam się toczyły? Znaczy wiesz co, ja powiem tak, że generalnie sam pomysł i idea takiego wspólnego grania, że pojawię się gdzieś jako gość, to już my o tym rozmawialiśmy dużo, dużo wcześniej, jeszcze jak ja przychodziłem na koncerty zespołu w Anglii, w Londynie.
Bo generalnie bywam tam regularnie, jak zespół gra trasy europejskie i grają koncerty w Anglii, to ja się tam na koncertach pojawiam, przybijam piątki z chłopakami, rozmawiamy sobie, spotykamy się. I już wtedy gdzieś tam pomiędzy wierszami można było odczuć to, że jest jakaś taka idea, żeby to zrobić. I ma to sens, no to jest świetny pomysł i ze strony zespołu i dla mnie, ponieważ ja już dawno też nie grałem trasy żadnej koncertowej, ani w ogóle koncertów nie grałem tak naprawdę. I w sumie to ta idea nie powstała tak nagle znienacka, tak zupełnie spontanicznie, że o dobra, gramy, zgadzasz się czy nie, bo mamy tutaj trasę. Tak już wcześniej generalnie były do tego przygotowania, żeby to nastąpiło, ale jak już wiedzieliśmy, że będzie właśnie 40-lecie istnienia zespołu, to był taki dobry moment, kiedy moglibyśmy wspólnie razem zrealizować ten pomysł i ja przystałem, Peter też był zadowolony i w sumie stwierdziliśmy, kurde, no czemu nie, no przecież znowu będzie energia, no chyba o to chodzi tak naprawdę. Szkoda marnować tego czasu. I okazja świetna. No i okazja świetna, tym bardziej, dokładnie. Zanim przejdę do bieżących tematów, chciałbym Cię zapytać o starsze rzeczy. Swoją drogę muzyczną zaczynałeś z Dizzy Rae, tak? Tak, czy tak, miałeś tak. Wcześniej? Miałem jakieś tam jeszcze inne zespoły, w których grałem jako nastolatek, ale one, to były takie bardzo krótkie epizody tak naprawdę. Nic praktycznie, nie ma żadnych nagrań z tamtego okresu. Nic nie nagrywaliśmy. W skład na samym początku wchodziły oprócz Ciebie osoby związane z Vaderem. Dosyć mocny mieliście skład, trzeba przyznać. Tak, czy coś powiedzieć o początkach grania? To znaczy ten pierwszy taki skład DSIRE to był skład trzyosobowy. To wtedy grałem w tym zespole ja, Gillan i Simon, ten, który gra teraz w Hunterze, a który grał przy płycie Revelations z zespołem Vader. Także on był właściwie, on był właściwie, można powiedzieć, takim oryginalnym basistą DSIRE. Potem nasze drogi się tam na trochę rozeszły, ja już nie mieszkałem w Szczytnie, mieszkałem w Olsztynie, Gillan mieszkał też tam razem ze mną i takim naturalnym kolejnym etapem dla zespołu było to, że musimy znaleźć też drugiego gitarzystę, bo jedna gitara to jest trochę za mało. Wtedy pamiętam, że w tym okresie z nami grał na basie mój dobry znajomy Czarny, który grał w zespole Prophecy na basie. I doszedł do nas wtedy China, bo my się też w międzyczasie w Olsztynie poznaliśmy. Wspólnie chodziliśmy na tą samą salę prób, graliśmy razem różne tam numery. On grał sobie tam, ćwiczył Vadera kawałki, ja sobie tam ćwiczyłem Desire rzeczy. No i tak wpadliśmy na pomysł tam przy którymś piwku, że słuchaj, my potrzebujemy gitarzysty, jak masz czas, niezobowiązująco zupełnie, możemy sobie pograć razem próby, jak będą jakieś koncerty, zagramy koncerty. On mówi, mam w sumie dosyć dużo czasu, damy radę to jakoś pogodzić. No i tak zostało tak naprawdę. Po nagraniu dwóch materiałów, demo, rozpadliście się i wróciliście chyba po 3 latach mniej więcej, jak tam dobrze wyczytałem. No, znowu w bardzo mocnym składzie, tylko że tym razem taką zmianą było to, że Ty zrezygnowałeś z bycia wokalistą. Tak, tak. I Nowy przejął tą funkcję. Tak. Nie prościej było zacząć pod całkiem nową nazwą? Znaczy ja powiem tak, generalnie Desire zamarło tylko z tego względu, że ja w tamtym czasie, ja i Gillan, czyli praktycznie i gitarzysta i perkusista, my zaczęliśmy grać w Christ Agony. I byliśmy całkowicie skupieni na Christ Agony, więc nie było czasu w ogóle na Desire tak naprawdę. My wtedy byliśmy tuż przed nagraniem płyty Moonlight, także praktycznie na pół roku przed w ogóle nagraniem tej płyty zamknęliśmy się w sali prób i robiliśmy próby codziennie. Czyli przez pół roku graliśmy próby codziennie, ćwiczyliśmy materiał, bo wiedzieliśmy, że niebawem po prostu pojawi się sesja nagraniowa, w której będziemy musieli brać udział czynny i chcieliśmy się do tego naprawdę dobrze przygotować. Cezar w międzyczasie na bieżąco przynosił cały czas jakieś nowe pomysły, nowe utwory. Trzeba było je cały czas ogrywać, potem aranżować basy do tych utworów. To już akurat była tutaj moja rola, tak się żeśmy dogadali z Cezarem. Cezar mówi, słuchaj, wiesz co, nie powiem Ci, co masz dokładnie grać, gitary grają tak, zrób basy, zobaczymy, jak będą fajne, to wszystko zostaje. Ja mu zrobiłem basy, on mówi, super, pasuje mi, zaczęliśmy grać próbę z tymi już zrobionymi basami. Wspólnie tam oczywiście jakoś tam sobie na bieżąco konsultowaliśmy poszczególne riffy, czy tak jest okej, czy tak nie jest okej. I tak zostało do płyty, no i później nagranie płyty, potem dosyć intensywne granie z Christ Agony. I naprawdę nie było czasu na to, żeby w ogóle pomyśleć o Desire w tamtym okresie. No, wtedy cały nasz wysiłek i cały ten czas, który spędzaliśmy z graniem, no to było wszystko skierowane w stronę Christ Agony i to był nasz priorytet, przepraszam. O Christ Agony się jeszcze zapytam, natomiast powiedz mi, bo materiały Desire w większości są już niedostępne,
Czy są jakieś plany na wznowienie? Bo też chyba winyli nigdy nie było, jak się... Nigdy nie było winyli, właściwie też reedycji jako takich też nie było. Materiał był wydany przez Metal Blade myślę nad tym, że może byśmy w najbliższej przyszłości jakieś reedycje zrobili. Na dzień dzisiejszy powiem, nie wiem, nie jestem pewien po prostu, no nie mogę podać żadnych dat konkretnych, ani jakiegoś takiego czasu, kiedy to mogłoby się stać. Spróbuję to ruszyć po prostu, jeżeli się uda, to się pojawi, jeżeli nie, no to po prostu nie. Ale jeszcze mi nie odpowiedziałeś, dlaczego nie zmieniliście nazwy, bo byłoby dlaczego? Prościej, tak, bo wróćmy do całkiem nowy skład. Zgadza się. Wróćmy do wcześniejszego pytania. Potem przestałem grać w Christagony. Po płycie Moonlight ja i Jillian odeszliśmy z zespołu. No u mnie się pojawił Vader w tym momencie, czyli znowu kolejny zespół, w który trzeba było się mocno zaangażować. Ale jak już wszystko było mniej więcej tak ogarnięte, nie pamiętam, czy to tam rok czasu potrwało, czy dwa lata, to pamiętam, że kiedyś siedliśmy właśnie z Mariuszem Kmiałkiem i on mi tak właśnie wspomniał, że może byś tam spróbował ten tam swój zespół DSIRE coś zrobić. W sumie jest czas tutaj, wiesz, nie gracie teraz praktycznie żadnej trasy. Może jak masz jakieś pomysły, trochę materiału, to może byście spróbowali. Ja tak powiem szczerze, wtedy w ogóle nie miałem składu tak naprawdę. Jillian wtedy akurat był na studiach, był też zupełnie zajęty czym innym. Praktycznie ze starego składu nie został nikt, tylko ja. Ale był docent, który grał w Vaderze w tym samym czasie. Był po prostu rozgrzanym muzykiem, który koncertował i grał non-stop. Więc ja pierwsze co to poszedłem do docenta i zapytałem się, słuchaj, będę nagrywał płytę DSIRE, czy po prostu nie pomógł mi, czy byś mi po prostu nie pomógł nagrywać tą płytę? Byś nagrał gary, a potem zobaczymy. Nie było jakiegoś takiego konkretnego planu, że będzie to zespół koncertowy, po prostu chcieliśmy nagrać płytę. No i docent powiedział, że spoko, nie ma problemu, w ogóle wiesz, super, dawaj materiał i będziemy po prostu nagrywać. I tak to właściwie zostało. Ja zrobiłem materiał, docent nagrał swoje rzeczy, nagrał bębny w studio, ja do tego dograłem gitary. No i potem też padł pomysł na to, że może pojawiłby się drugi gitarzysta, który by też nagrał solówki. Na pewno będą solówki będą grane w zupełnie innym stylu niż ja, więc na pewno materiał będzie ciekawszy. Tu padła propozycja Jacka Hiro. Ja stwierdziłem, że spoko, fajnie koleś gra na gitarze. Nie znaliśmy się, nie wiedziałem, czy będziemy do siebie pasować, ale stwierdziłem, warto spróbować, bo to jest dobry gitarzysta. Okej. Okay. No to umówiliśmy się tak, że po prostu Jacek przyjedzie, nagra swoje partie solówkowe, w międzyczasie sobie tam coś tam porozmawiamy. I ja zasiadłem do wokali, tak naprawdę, a po długim okresie nieśpiewania nagrałem, ja pamiętam, że nagrywałem chyba jeden albo dwa utwory, jakoś tak nie siadło to tak do końca. I stwierdziłem, że kurczę, no chyba trzeba będzie jednak poszukać po prostu wokalisty. Najlepiej, żeby to był basista i wokalista. A w tym samym czasie pamiętam, że Mario, ja byłem na trasie akurat, mnie nie było w ogóle wtedy w Polsce. My byliśmy na trasie, a ten materiał cały czas leżał jeszcze w studio. Pamiętam, że Mario właśnie zasugerował, że może to być nowy na przykład. Bo w koleś fajnie śpiewa, dobrze gra na basie. Ja też jeszcze nowego wtedy tak dobrze nie znałem, więc stwierdziłem, dobra, zobaczymy po prostu. Niech spróbuję nagrać te partie wokalne i jak będzie ok, to po prostu je zostawimy. Pamiętam, że jak wróciłem z trasy, to materiał już był nagrany. Już były wokale gotowe, ja tylko usłyszałem materiał, posłuchałem i od razu stwierdziłem, to jest to. Zostaje, po prostu zostaje, bo naprawdę zrobił no, tak fajne wokale, że jak sobie porównałem to, co ja zrobiłem, to była w ogóle no, tak duża różnica, że no, nie było się w ogóle nad czym zastanawiać. No, to była super robota, także nowy został już na stałe jako członek DSIRE. Po wydaniu trzeciego albumu w 2004 roku ponownie się rozpadacie. Czy to było spowodowane śmiercią docenta, czy inny powód? Troszkę tak, dlatego że miałem też dylemat, czy właśnie kontynuować granie z zespołem dalej po śmierci docenta, czy po prostu zostawić zespół w takim momencie, gdy no, członek zespołu umiera i zespół zostaje na takiej pozycji, może no nie kultowej, bo my nie byliśmy zespołem kultowym, ale takim po prostu w momencie, kiedy zespół był największy. I stwierdziłem, że nie wiem, czy chcę grać z kimkolwiek innym. Jeszcze w międzyczasie, pamiętam, graliśmy trasę koncertową. Docent wtedy jeszcze żył, ale był dosyć mocno niedysponowany. I stwierdziliśmy, że na tą trasę po prostu pojedzie kto inny. Pojechał z nami wtedy Witek z Decapitated. Było super. I w sumie, powiem szczerze tak, z Witkiem nową płytę DSIRE mógłbym nagrać. I fajnie by było, jakby na przykład Witek z nami grał, ale Witek był zajęty. On był w Decapitated, ja wiedziałem, że nie da rady tego połączyć. Była też druga propozycja perkusisty, był to Adam z Lost Soul. On wtedy grał, kurczę, z zespołem Lost Soul i
sumie to był dosyć poważny temat. Ja do końca nie byłem po prostu przekonany, czy w ogóle chcę kontynuować po prostu dalszą pracę z DC Rev w takim składzie i nie zdecydowałem się na to, chociaż dzisiaj żałuję, bo powiem szczerze, że Adaś byłby jednak tym, kurczę, człowiekiem, który by naprawdę wniósł coś nowego do zespołu. Przede wszystkim był świetnym perkusistą i naprawdę żałuję, że tego nie zrealizowaliśmy. No dobrze, ale mamy 2023. Może jest to czas, żeby wrócić. Tym bardziej, że teraz wszedłeś znowu w buty, tak, grania teraz. Tak. Może jest to moment, żeby pomyśleć. Znaczy powiem szczerze, przede wszystkim tak, logistycznie ciężko by było to wszystko zorganizować z tego względu, że tak, nowy mieszka w Stanach. Czyli jego jakiekolwiek granie koncertów w Europie wiązałoby się z potężnymi kosztami, na pewno. Jacek Hiro mieszka w Polsce, ja mieszkam w UK. Adam w tej chwili jeździ z Behemotem bardzo dużo. Także praktycznie ten okres i festiwalowy, i koncertowy, tam gdzie są te najważniejsze miesiące w roku, one są praktycznie zajęte. Behemot wtedy gra, Jacek ma też swój zespół Popiór, z którym też już zaczyna koncerty. Myślę, że nie dałoby rady tego pogodzić. Owszem, moglibyśmy nagrać płytę, tylko że na płyta to nie wszystko tak naprawdę. No zawsze chce się jednak ten zespół... Jeżeli to ma być zespół, to powinniśmy grać koncerty, a nie wiem, czy dałoby rady to pogodzić. Nie wiem, no temat jest cały czas otwarty, ja dopiero tak naprawdę... Ja dopiero wracam na rynek, bo ta trasa, którą gram teraz z Vaderem, to jest tak jakby początek w ogóle czegoś nowego. Zamierzam tutaj jednak wrócić do grania bardzo poważnie i... Nie wiem, jak to się wszystko rozwiąże. To jest jeszcze jedna wielka niewiadoma. Chcę najpierw zrobić to, co zaczęliśmy tutaj, czyli skończyć tą trasę w Polsce. Potem gramy jeszcze trasę w Europie. Ja gram właściwie 3/4 tej trasy. Ostatnie 6 koncertów już mnie nie będzie. Ale praktycznie większość trasy będzie zagrana z moim udziałem. I jak wrócę po tym wszystkim, to wtedy tak naprawdę te wszystkie myśli, te wszystkie swoje plany, które sobie tam uknąłem w głowie i podczas tej trasy, i jeszcze przed trasą, mam jakiś tam swój plan i swoją wizję. Czy uda mi się to zrealizować? Nie wiem, będę się starał zrobić z tego jak najwięcej. Czyli tak jest albo Dizire, albo coś takiego nowego. Znaczy ja generalnie mam swój projekt, który nagrałem. Ja nagrałem całą płytę, 11 utworów. Tak, Mauser. I ten projekt był nagrany już praktycznie, no ja wiem, 5 lat temu. Tylko że to leżało tak naprawdę w szufladzie. Materiał był nie do końca zmiksowany, master nie był zrobiony. Ale w międzyczasie, kiedy ja się przygotowywałem do tej trasy z zespołem Vader, ja skończyłem wszystkie miksy i mastery. Materiał jest gotowy do wydania. Ja mam to w planach zrealizować w tym roku jeszcze. Także też jak wrócę natychmiast do domu, to praktycznie siadam do realizacji tego pomysłu, bo to jest teraz moim priorytetem. Czyli najpierw na pewno mój projekt. Jeżeli Diesire miałoby się pojawić w przyszłości, no to na pewno to będzie no dużo później. To na pewno nie teraz. Bo teraz przede wszystkim mój projekt, a Diesire może później. Ale nie mówię na 100%, że tak. Ja tego nie wiem, po prostu na dzień dzisiejszy nie ma tu takiej jasnej odpowiedzi, że to nastąpi. Zobaczymy, może tak, może nie. Mam nadzieję, że wszystko się potoczy tak, jak sobie zaplanowałem i no, będzie wtedy fajnie. Czyli to będzie, rozumiem, Mauser jest typowym death metalem, bo jest takim jak się tak, ma, tak, tak, tak. To jest taki, to jest generalnie bardzo taki projekt, powiedzmy, podobny do Desire, bo generalnie idea jest ta sama, tylko to jest bardziej takie... spełnienie moich, wiesz, wewnętrznych ambicji. Ja tam, wiesz, nagrałem wokale, jest masa solówek, wiesz, dużo melodii, ale to jest death metal cały czas. Tam są i blasty, tam są i tempa średnie, ale generalnie materiał jest bardzo melodyjny. No i tak jak mówię, no to takie bardziej moje spełnienie ambicji, ponieważ teraz mam tam swoje studio, mogę sobie wiele rzeczy sam nagrywać. Nie jestem ograniczony ani czasowo, ani finansowo. Także po prostu mam szansę, to po prostu to robię. A teraz znalazłem czas na skończenie tego, to już jest skończone. Mamy zrobioną okładkę praktycznie. No, wszystko jest gotowe do wydania. Także trzeba to po prostu zrobić. No i bez sensu to trzymać w szufladzie. Niech świat, ludzie zobaczą po prostu, co to jest. A ja też się nie będę z tym męczył, że zrobiłem jakiś materiał i praktycznie no, on sobie leży. Też nie po to. Oczywiście ważne jest dla mnie, żeby się jakoś tam, powiedzmy, realizować. Ale jednak no, też nie po to człowiek nagrywa te rzeczy, żeby one leżały w szufladzie. No dokładnie. Jak już wcześniej zaczęliśmy o Krajzagonę rozmawiać, to teraz chciałbym się parę rzeczy podpytać. Po dołączeniu do Cezara nagraliście Moonlight, przez niektórych uważane za najlepsze wydawnictwo Krajzagony. Tu już wspomniałeś, ty tam pisałeś jedynie partię basu, czy też jakieś fragmenty utworów? Nie. Całą muzykę generalnie skomponował Cezar. Ja tylko i wyłącznie aranżowałem basy. To nie nawet...
No to była praktycznie no, zrobienie basów do gotowej muzyki. Czyli byłem odpowiedzialny za po prostu dopełnienie tych gitarowych rzeczy gitarą basową. Wiesz, jakieś tam dokładanie jeszcze dodatkowych melodii, ale to wszystko, wiesz, razem siedzieliśmy wspólnie na sali prób. To nie było tak, że ja, wiesz, poszedłem do domu, zrobiłem basy, przyniosłem, słuchaj, jest tak, nie? Tylko po prostu siedliśmy razem na parę godzin i po prostu kawałek po kawałku żeśmy aranżowali te basy, bo praktycznie w momencie, kiedy on na przykład przyniósł pierwszy utwór na próbę i to był tylko jedyny utwór, który wiadomo było, że będzie na nowej płycie i ta płyta wiadomo było, że będzie się nazywać Moonlight, to było tyle. Jak już mieliśmy pierwszy numer zrobiony, on miał gotowy, to najpierw siadł z Gillanem, zrobili bębny, a potem jak już bębny były gotowe, wiadomo było, że dobra, jest ok, wszystko tutaj działa, robimy basy, żeby ten kawałek już móc na bieżąco tak naprawdę grać. I my tak zrobiliśmy wszystkie po kolei utwory, tam powiedzmy mniej więcej co tydzień Cezar jakiś tam nowy numer przynosił z tej płyty i my go po prostu siadaliśmy i ten proces dokładnie tak samo wyglądał. Najpierw on go ogrywał z Gillanem, robili bębny, potem ja wchodziłem, robiliśmy basy, a potem już graliśmy razem. Także jak praktycznie wszystkie utwory, zanim weszliśmy do studia, my już mieliśmy totalnie ograne na próbach, bo my już wiele, wiele miesięcy siedzieliśmy i je cały czas graliśmy. Już byliśmy gotowi praktycznie do koncertów, a jeszcze materiał nie był nagrany. Ja nawet pamiętam, że my część jakiejś tam piosenki, któreś numery z płyty Moonlight, jeszcze przed wydaniem płyty graliśmy na koncertach. Tak zajawkowo bardziej, żeby ludzie zobaczyli, że coś tam nowego jest. Na pewno pamiętam, że w Warszawie graliśmy koncerty w takim klubie Riviera Remont. To pamiętam, że my tam na pewno graliśmy jakieś numery z Moonlight, a płyty na rynku jeszcze nie było na pewno. Ja Was widziałem w 1994 czy 5 z Wejderem. Możliwe, że tam też graliśmy jakieś kawałki z Moonlight. Tak, tak, tak. Nawet gdzieś na wideo to miałem. Tak, 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 tak. Ja widziałem ten koncert z Sosnowca gdzieś na YouTubie krąży, bo ja tam pamiętam go gdzieś tam znalazłem. A powiedz mi, bo rozumiem, że ten materiał już nie powstawał jeszcze w starym składzie, tylko jak już... Nie, nie, nie. Ten materiał powstawał już całkowicie w nowym składzie. Już w tym składzie byłem ja, Gillan i Cezar. Jak się współpracowało z Cezarem? Bo różne opinie krążą ludzi, którzy z nim grali. I ty jako, że z nim grałeś w zasadzie, jak mówisz, dosyć intensywnie, tak. To jakie ty masz wspomnienia? Znaczy ja powiem tak, my w sumie tak naprawdę w ogóle to krótko graliśmy razem, bo my graliśmy praktycznie może z półtorej roku. To było takie naprawdę intensywne granie, bo dużo się wtedy wydarzyło. Pojawiła się płyta, my dużo robiliśmy materiału, było dużo koncertów. I w tamtym okresie, jeżeli chodzi o sprawy muzyczne, to mi się z nim naprawdę dobrze pracowało. Bo generalnie byliśmy sfokusowani na tym, żeby zrobić fajną płytę. On miał jakąś tam wizję tej płyty i wszyscy, cała nasza trójka, byliśmy skupieni tylko i wyłącznie na robieniu muzyki. Wszystko inne nie istniało. Owszem, powiedzmy, spotykaliśmy się wieczorkiem, powiedzmy tam w pubie, ale generalnie cały dzień, na przykład od godziny, nie wiem, 9 rano, na przykład do 18, to my byliśmy na próbie. Codziennie, każdego dnia, nieważne czy to była sobota, czy to była niedziela, czy to był środek tygodnia, my codziennie po prostu się spędzaliśmy ten czas na próbach i robiliśmy materiał. I Cezar był mocno wtedy zaangażowany w ten zespół, wiesz, ten skład też na pewno go trochę rozwinął, bo to byli nowi ludzie, wiesz, nowe wyzwania, wszystko świeże. Ja go nie znałem wiesz, z jakichś tam, nie wiem, takich krzywych historii, o których na przykład, powiedzmy, dowiadywałem się dużo, dużo później, że ktoś miał takie problemy z nim, inny człowiek miał takie problemy. Ja takich problemów wtedy w ogóle nie miałem. To był normalny koleś, taki normalny koleś, jak tam, nie wiem, Peter, kurczę, Pająk, czy ktokolwiek inny, nie? Także, wiesz, ja nie znam go z takiej strony, z jakichś takich, wiesz, złych rzeczy tak naprawdę. Mimo, że to zostawmy. Dokładnie, nie ma co tego roztrząsać, bo ja po prostu z takiej strony go nie znam. Jak słyszę historie jakieś, wiesz, dziwne, to po prostu ja tego człowieka z takiej strony w ogóle nie znam. Dla mnie to jest w ogóle kompletnie inna postać. Jeżeli ktoś mówi, wiesz, o nim, powiedzmy, w jakiś tam sposób, no to ja tego człowieka w ogóle nie znam, wiesz. Ja słucham i po prostu to... Ja znam innego Cezara kompletnie. Jeszcze mnie jedna rzecz ciekawi, bo zanim dołączyliście, to ze składu wyleciał ten w zasadzie podstawowa sekcja rytmiczna, czyli Aż i Żurek. Tak. Czy tak, znasz tak. Powody, czemu tam takie poważne roszady zaszły? To znaczy tak, powiem, i ja doszedłem do Krajstagony, jak z zespołu, nie wiem czy odszedł, czy został wyrzucony, odszedł, znaczy zniknął Aż. Nie wiem co było powodów, bo ja się nigdy tam, tak prawdę powiedziawszy, nawet nie za bardzo dopytywałem, co się stało. Wtedy jeszcze był Żurek w składzie, ja pamiętam, że z Żurkiem zagrałem 2 albo 3 koncerty, max, i on potem zespół opuścił i Cezar, pamiętam, że pytał mnie się, czy nie znam jakiegoś perkusistę, który mógłby ewentualnie Żurka zastąpić. My w tym czasie, pamiętam, z Krajstagony graliśmy chyba 2 albo właśnie 3 koncerty jako Dies Irae. Ja wtedy miałem w składzie Gillana, wtedy Czajna grał z nami też na drugiej gitarze
I generalnie Cezar widział Gillana, jak grał na koncertach i wiedział, że spokojnie sobie w Krajstagony poradzi. I on chyba bodajże się mnie zapytał, czy może Gillan by z nami nie zagrał, a ja mówię, wiesz, trzeba po prostu pójść i się go zapytać, nie? A wiem, że chłop ci powie od razu, że tak, że w sumie to co ma innego do roboty? Ma tylko DSIRE i nic więcej. A my aż tak dużo nie graliśmy koncertów, nie byliśmy jakoś tam mocno zobligowani, więc też uważałem, że to jest dobry pomysł. No Gillan powiedział od razu, że tak, spoko, coś spróbujemy, wiesz, kiedy próby i w ogóle jak to będzie wyglądać. No i tak zaczęliśmy praktycznie. A tak jak mówię, powody odejścia. Nie wiem, jaki był powód odejścia Asza, ale wiem, jaki był powód odejścia Żurka na pewno. To było po prostu picie, no. Wiesz, no zawalał nam koncerty, no. No po prostu grał koncerty pijany i wiesz, no. Nie było szans, żeby to dalej, wiesz, poszło, bo to, żeby to był jeden koncert, to jeszcze, no. Dobra, jestem w stanie to przełknąć. Gramy parę lat, jeden koncert, muzyk jest pijany, zdarza się, rozumiem. Ale on był praktycznie pijany na każdym koncercie, więc w ogóle to nie miało sensu. Lubiłem go jako człowieka, naprawdę, bo był fajnym kumplem, tylko że, no wiesz, no zespół no, nie polega na tym, żeby grać z kimś, kto jest, wiesz, non stop po prostu wygięty. No. Jasne. Po wybitnym Moonlight Cezar zaskoczył wszystkich płytą Darkside. Każdy spodziewał się kontynuacji trzeciego aktu. A to wyszło całkiem coś innego. Czy braliście udział w tworzeniu tego materiału, czy już byliście poza zespołem? Nie, właśnie nie. Cała ta historia jest taka, że generalnie my jesteśmy w składzie na okładce, ale tak naprawdę my w ogóle nie mieliśmy z tym materiałem nic wspólnego, bo my mieliśmy po Moonlight, pamiętam, że przyjechaliśmy z trasy europejskiej, graliśmy tą trasę, to była nasza pierwsza trasa w Europie i to była również pierwsza trasa w Europie zespołu Behemoth. My wtedy pojechaliśmy wspólnie na tą trasę. To był bodajże rok 96. I po tej trasie była jakaś taka krótka przerwa, nie pamiętam ile, i my się zastanawialiśmy nad następnymi koncertami, co dalej będziemy robić, ponieważ w sumie Moonlight jeszcze był dosyć świeżą płytą. Ona nie była długo na rynku, ta płyta, może 2 lata i tak jeszcze tak, w sumie myśleliśmy, że może ten okres, kiedy zaczniemy nagrywać nową płytę, no to jeszcze to załóżmy tam jeszcze rok minie, spotkamy się znowu tak jak wcześniej przy Moonlight na próbach, zrobimy kawałki i wtedy nagramy nową płytę. I Cezar trochę tak to zrobił. On nam nic nie powiedział, on po prostu wszedł do studia, powiedział, że coś nagrywa, jakieś tam swoje rzeczy i to tyle. No i pewnego dnia przyszedł i mówi, tu mam nową płytę Krajstagony. Ja zrobiłem wielkie oczy i mówię, no dobra, okej, ale jak nową płytę Krajstagony? On mówi, no nową płytę Krajstagony, no tam wszystko, wiesz, wszystko sam nagrałem, nie? Mówię, no dobra, okej, spoko, to zobaczmy tą płytę po prostu, w ogóle co to jest, nie? Wiesz, no sam fakt, że zrobił to, wiesz, zupełnie w tajemnicy, nic nam nie powiedział w ogóle, że cokolwiek, że ma plan w ogóle nagrywać płytę, wiesz, Krajstagony. Miało to być zupełnie co innego, bo to miało być jego jakieś tam projekty poboczne. A tu nagle, wiesz, płyta wychodzi, kurde, nagrana w ogóle, wiesz, no, poza naszą wiedzą, przede wszystkim bez naszego udziału, wiesz, z automatem perkusyjnym. No przecież ma tu takiego bębniarza, on nagrywa płytę z automatem perkusyjnym. Jaki był powód nagrania tej płyty? Absolutnie nie wiem. Pamiętam tylko, że jak usłyszałem tą płytę po raz pierwszy, to stwierdziłem, że po prostu to jest jakiś kurwa żart. Dla mnie to był po prostu żart. Ja już wiedziałem, że ja nie chcę w takim czymś brać udziału i jeżeli to ma być oficjalną płytą Krajstagony, ja dziękuję i odchodzę. I po prostu od razu, natychmiast. To nie tam, że tam się zastanawiałem, biłem z myślami, myślałem nad tym parę dni. Nie. Po prostu wiedziałem, jak tylko usłyszałem jeden numer, drugi numer, wiedziałem po prostu, to jest koniec. To jest absolutny koniec. Nie dosyć, że było to zrobione w cichości, w tajemnicy. To jeszcze muzyka po prostu była tak inna i dla mnie ona była po prostu kurwa tak słaba, że stwierdziłem, że ja nie chcę brać w tym w ogóle żadnego udziału. Po takiej płycie jak płyta Moonlight nagrać coś takiego, nie wiem, ja po prostu nie jestem w stanie do dzisiaj tego zrozumieć, co się stało. Podobnie jak ty. Tak. Nie, no obaj słuchaliśmy tej płyty, siedzieliśmy po prostu i się patrzyliśmy na siebie i nie było nawet rozmowy. Po prostu. Pamiętam, że siedzieliśmy, ja się tylko zapytałem Gillana, co to kurwa jest? A wiesz, a chłop nie potrafił mi na to pytanie odpowiedzieć, on mówi, stary, nie wiem. On mówi, co robimy w ogóle? Ty, no bo to... Ja nie mogłem tego ogarnąć w ogóle, no. Ale weźmy, załóżmy tam po chwili, już wiedzieliśmy, że stary, no to po prostu... I tak dalej być nie może, no. Bo to będzie tylko gorzej, no i lepiej po prostu to przeciąć teraz, bo... Ja nie chcę być częścią w ogóle, wiesz, takiego bandu i takiej płyty. No nie chcę być na tej płycie. Zresztą mnie tam nie ma fizycznie na tej płycie, ja tam ani jednego dźwięku nie nagrałem. Ale na płycie, wiesz, no tam później na wkładce ukazało się, że tam Mauser Bass, Gillan Perkusja, chociaż nas tam nie było, nie? Tak naprawdę. No tak wyszło, no. Ale i tak nas nie było już w zespole, więc dobra. Zostawmy ten temat. Tak jest. Szkoda czasu i energii na rozmowę o tym. W tym
tym momencie ty już zacząłeś grać w Vaderze, jak z tego tak wynikało. Tak, 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 za chwilę potem. Do tej pory jakby wsiąkł totalnie, bo on chyba, jak kojarzę, w prawo poszedł, nie? Tak, w sensie, tak. On prawnik. Tak, Gillan w ogóle zmienił branżę całkowicie, bo właściwie ja miałem zajęcie praktycznie po Krajstagu, no mi natychmiast właśnie trafiła się tak zwana fuszka w Vaderze. I ja praktycznie miałem co robić. Ja przeszedłem z jednego w drugie bardzo płynnie. Praktycznie na dwa miesiące po odejściu z Krajstagon ja już miałem propozycję, że będę grał w Vaderze. Także ja już widziałem, co będę robił. A Gillan miał taki moment niebytu praktycznie. Został trochę na lodzie. I on jeszcze na chwilę, pamiętam, że później wrócił do Krajstagony. Coś tam grał, jakieś z Cezarem koncerty, ale to chyba były tylko koncerty. Już nawet nie pamiętam, czy on w ogóle cokolwiek nagrywał. Może tak, może nie. Trzeba by było sprawdzić. W każdym razie on stwierdził, że generalnie chciałby pójść na studia prawnicze. I taki miał plan po prostu, że nie, ja to skończę jednak studia, tu granie na razie idzie na bok. Także poszedł na studia, skończył prawo, zaczął pracować po prostu w sądzie. No i w sumie do dzisiaj tam, wiesz, no, pracuję po prostu w sądzie. Masz z nim jeszcze kontakt? Tak, oczywiście. Widziałem się z nim rok temu w wakacje. Mieliśmy takie wspólne spotkanie, ja, Simon, który grał w Vaderze i w Hunterze gra teraz. I Gillan. I praktycznie, jeżeli możemy, to w każde wakacje, kiedy ja jestem w Szczytnie, zawsze się spotykamy we trójkę i świętujemy. W Vader grałeś ponad dekadę. Jak wspominasz same początki, gdy wskoczyłeś na miejsce chomika? Bo ty był w zasadzie, jakby nie patrzeć, skok na bardzo głęboką wodę. Tak, to był skok na głęboką wodę, z racji nawet tego, że przede wszystkim musiałem zmienić instrument. Przez praktycznie półtora roku grałem tylko i wyłącznie na basie w Krajstagony. I grałem naprawdę proste rzeczy. To, wiesz, granie w Krajstagony było fajne, super, ale to nie było trudne. Vader to już był trochę inny zespół, to już było bardziej skomplikowane. Tu musiałem znowu wziąć gitarę do ręki. Wiesz, kawałki były dużo trudniejsze. Przede wszystkim, wiesz, był inny perkusista. No w ogóle skład zespołu był inny. Ja już byłem przyzwyczajony do składu. Wiesz, my z Krajstagony byliśmy dobrze już ogranym zespołem. To koncerty szły, wiesz, fantastycznie, w ogóle było wszystko super. A tu, wiesz, nagle coś nowego. Ja pamiętam, jak jechałem na trasę z Vaderem. To było podczas... Znaczy, ja dochodziłem do zespołu w momencie, kiedy zespół był już w studio i nagrywał płytę Black to the Blind. I w tym czasie Peter był dość mocno zajęty tak naprawdę pracą nad płytą. I też nie mieliśmy tak czasu siedzieć i, wiesz, przygotowywać tych utworów wspólnie, razem. My praktycznie mieliśmy, żeby nie skłamać, no jedno spotkanie takie ogólne, gdzie Peter pokazał mi parę riffów z różnych numerów. I generalnie mieliśmy jeszcze plan tam spotkać się później, ale oczywiście później się już nie mieliśmy czasu spotkać, bo on miał no te sprawy promocyjne związane właśnie z promocją płyty, wiesz, trzeba było zrobić mix, master, to po prostu długo trwało, całe wakacje praktycznie do trasy. I ja trochę spanikowałem, bo praktycznie, wiesz, ja tych utworów dobrze nie znałem, a tu, wiesz, ten moment, kiedy wyruszamy na trasę, a wtedy jeszcze nie było wiadomo, że my w ogóle jedziemy od razu na trasę we wrześniu. A tu nagle, wiesz, na początku sierpnia Peter mi mówi, ty, ale wiesz co, my już mamy trasę tu, tam 25 koncertów w Europie z Malevolent Creation, nie? A ja mówię, ja pierdzielę, ty, no to nie znam numerów, a tu jest praktycznie miesiąc do wyjazdu na trasę, żadnych prób nie było. On mówi, wiesz, pograsz z docentem, z Szambem, będzie spoko, nie? A ja mówię, Peter, ale ja nie znam numerów nawet, nie? No, on mówi, ale przecież ci pokazywałem jakieś tam riffy. A mówię, no dobra, okej. No i tak sobie pomyślałem, no dobra, no w sumie coś mi tam pokazał. Będę musiał po prostu resztę zrobić sam. Jakoś, nie wiem, dogadam się z chłopakami, może coś mi Szambo pokaże, tylko że jego partie były, wiesz, no tak różne od partii gitar, że praktycznie on mi coś tam pokazywał, ale to było co innego, nie? No i no po prostu musiałem usiąść, włączyć sobie piosenki i zacząć się uczyć wszystkiego sam, wiesz, po prostu samemu. Jak to wszystko zrobiłem, potem się spotkałem na próbach tylko z docentem, bo potem tam Szambo nie miał czasu, zawsze ktoś nie miał czasu. A że ja byłem na miejscu w Olsztynie i docent też, to tam pamiętam, jakoś tam się spotkaliśmy z docentem, zrobiliśmy może z dwie próby. Potem spotkaliśmy się już na próbie wszyscy, to była chyba jedna czy dwie próby przed trasą. Peter mi tylko powiedział na przykład, o, w tym momencie to grasz zupełnie co innego, w tym momencie grasz zupełnie co innego. No i pokazał mi dokładnie te momenty, gdzie gram źle. Pokazał mi, jak to on tam gra i jak ja chciał, żebym ja to zagrał. I to tyle, i pojechałem na trasę. Także na tą pierwszą trasę swoją... Przepraszam, europejską. Przepraszam. To pojechałem tak naprawdę. No w takim stanie, kurczę, gdzie utwory jeszcze grałem słabo, tak naprawdę. I się stresowałem bardzo, bardzo, bardzo. No to był dla mnie taki dosyć ciężki okres, bo po prostu nie byłem niezgrany z zespołem. Nie dosyć, że byłem niezgrany z zespołem, to jeszcze nie znałem dobrze numerów. Ja nie byłem ich pewien po prostu, bo jest rzeczą zupełnie inną, gdy jedziesz na trasę i te numery znasz dobrze. Owszem, może nie grałeś koncertów, ale to numery znasz dobrze.
Ja nie miałem nawet tego komfortu. No i tak się trochę męczyłem na tej trasie na początku, no ale jakoś tam poszło i później już było tylko coraz lepiej, coraz lepiej. Nagraliście razem parę płyt. Czy ile jest utworów Twojego autorstwa? I czy na którychś materiałach oprócz Live in Japan nagrywałeś też studio? Nie no, w studio to nagrywałem tak naprawdę wiele płyt, tylko generalnie na początku moją rolą było to, żeby nagrywać solówki, prawda, na płytach. I generalnie, jeżeli chodzi o nagrywanie gitar rytmicznych, ja powiem szczerze, ja to zawsze byłem zwolennikiem tego, nawet czy to był Vader, obojętnie jaki zespół, że generalnie gitary rytmiczne nagrywa jeden gitarzysta. I mi to było bardzo na rękę, że Peter nagrywał wszystkie swoje gitary rytmiczne. Ja nawet nigdy nie parłem, żeby gitary rytmiczne nagrywać. Nawet jak nagrywaliśmy inne płyty, to ja pamiętam, nawet mówiłem, to ty Peter nagraj wszystkie gitary rytmiczne, ja nagram solówki, tak jak żeśmy gadali wcześniej, że na przykład powiedzmy w tym utworze tu gram solo, w takim gram na przykład inne solo. Ja byłem z tego powodu bardzo zadowolony i happy, tak naprawdę, że mogę nagrać solówki do już gotowych utworów, a gitary rytmiczne nagra on, bo to jest ta sama ręka, te płyty, te gitary będą brzmiały lepiej, bardziej podobne, no tak wolałem. Ale generalnie jak już później nagrywaliśmy utwory, które ja skomponowałem, to w sumie dokładnie był taki sam patent, że ja praktycznie gitary rytmiczne ja tylko nagrywałem. Swoje utwory nagrywałem w całości ja, a Peter grał tylko solowy i nagrywał wokale. I wiesz, mi to pasowało, jemu pasował taki układ, bo wiesz, ja miałem te utwory przygotowane, one były zrobione przeze mnie. Wiesz, nie traciliśmy czasu na pokazywanie sobie tych utworów, nie? Jak generalnie ja mogłem usiąść i efekt byłby taki sam, tak naprawdę. Nawet by nie było słychać, że wiesz, że to gra inna ręka, bo generalnie mamy styl gry, jeżeli chodzi o te takie rzeczy rytmiczne, no po prostu zbliżone do siebie. I było dużo łatwiej w ten sposób pracować, niż wiesz, niż tam się uczyć i kombinować z nauczeniem się tych utworów, a później je nagrywać. Każdy swoją partię. Także doszliśmy do wniosku, że ty nagrywasz swoje rytmiczne, ja nagrywam swoje, a i po prostu nagrywamy tylko solówki, wiesz, no każdy tam swoje. Tak będzie najszybciej i najlepiej. Mi to pasowało. Dla mnie to był po prostu super układ i ja tak później też w DC-re pracowałem, tak naprawdę z Jackiem Hiro. On nagrywał swoje numery i to tylko on nagrywał, a ja nagrywałem swoje. Tylko że tutaj, no, na przykład na DC-re to słychać, bo jego utwory, on ma trochę inną rękę ode mnie i jednak, kurde, słychać po prostu, że te numery są inne. Ale to z drugiej strony, no, też ma swoje jakieś tam plusy. Przepraszam, telefon już tu kasuje. I w każdym razie, no, to był taki system, ale taki sam system był w DC-re tak naprawdę. Potem to nagrywanie solówek. Sprawdzone. Tak. Nie ma co zmieniać. Dokładnie. A jakie są dla Ciebie najważniejsze albo najlepsze wspomnienia z tego okresu, jak grałeś z Vaderem, bo na pewno na trasach działo się dużo różnych dziwnych, szalonych rzeczy. Jak to bywa na trasach? No wiesz, no tak jak to na trasach, to są rzeczy szalone i są rzeczy mniej szalone. My byliśmy też młodsi, to wiele rzeczy tak naprawdę dopiero poznawaliśmy. I generalnie, no, dużo energii nam schodziło na tych trasach, bo to wiesz, i też dużo alkoholu było, wiesz, i koledzy, i w ogóle, wiesz, pełno było człowieka wszędzie. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Tak naprawdę te rzeczy, które kiedyś mnie bawiły, dzisiaj mnie w ogóle nie bawią. Rzeczy najważniejsze, no wiesz, te wszystkie duże wydarzenia, typu wiesz, koncerty, na przykład wiesz, supportowanie Metallica, Slipknot, granie na dużych festiwalach letnich, no to były takie rzeczy naprawdę fajne, bo ja nigdy wcześniej nie grałem, jeszcze w Kreistagon, jak graliśmy, to też nigdy takich dużych festiwali nie grałem z zespołem, ponieważ też grałem z nimi bardzo krótko, bo zaledwie tam półtorej roku. Ale powiem szczerze, że mi to się strasznie spodobały właśnie te duże festiwale, że wiesz, że możesz spotkać dużo, dużo innych zespołów bardzo znanych i wiesz, i można z nimi porozmawiać, oni Cię traktują, wiesz, jak równego sobie, później wiesz, ci ludzie zostają Twoimi kumplami, to wiesz, to wszystko się toczyło tak naprawdę tak bardzo szybko, że ja nawet nie zauważyłem, kiedy z moich tych idoli, ci idole są moimi kolegami, nie, i to wiesz, kurczę, to jest coś niesamowitego, to jest bardzo fajne uczucie, no. Także to, te rzeczy na pewno zostają w pamięci na dłużej i tak jak mówię, no też takie właśnie ważne wydarzenie typu, wiesz, no duże koncerty, czy to była, wiesz, Metallica, czy to był Judas Priest, czy wiesz, jak graliśmy na Wacken i supportowaliśmy Slayer, no to było po prostu, no fajne wydarzenia, no naprawdę. Także, no, to było spoko. Pierwsze wyjazdy, wiesz, gdzieś dalej, wiesz, no na przykład sam wyjazd do Japonii, to był też takim, wiesz, no kurczę, czymś szczególnym, wiesz, my nigdy tam nie byliśmy, wiesz, nie wiadomo było czego się spodziewać. W ogóle mało zespołów wtedy grało w Japonii tak naprawdę. To był duży szok kulturowy dla Was? Duży, bo potężny, bo tam... Nawet sama Japonia, tylko tak, jak tak, koncert. Tak, duży, dlatego że tam było wszystko inaczej niż w Europie i w Polsce. Po prostu wszystko kompletnie inaczej. Jeśli chodzi o koncerty i ludzi, co przychodzą,
jak to się różniło od tego, co znamy? Znaczy wiesz, energia jest zawsze taka sama, bo to jest muzyka metalowa i generalnie ludzie się, wiesz, cieszą, reakcja jest podobna, tylko tam było takie wszystko poukładane po prostu. U nas, wiesz, jest takie bardziej spontaniczne, takie bardziej, wiesz, na zasadzie kupy wojska, wszyscy, wiesz, na hura i tam lecą, a tam to było takie, kurde, no takie poukładane po prostu, że w tym samym momencie cała sala, wiesz, krzyczała hej! Hej, albo wiesz, tak samo machali głowami, tak jakby w rytm zegarka. No takie, no poukładane ekstremalnie wszystko. Takie grzeczne, poukładane, ale pomimo tego jednak dzikie, nie? No dobrze. Mamy 2008 rok. To był rok, w którym Vader uświęcał 25-lecie zespołu. I to był ostatni koncert, jaki grałeś, będąc w składzie zespołu. Tak. Z jakiego powodu odeszłeś z Vadera? Czy to był twój projekt z żoną Ansem? Czy całkiem inne? Znaczy powodem, takim głównym powodem to było przede wszystkim moje wypalenie się. Ja już byłem, kurczę, po 11 latach byłem tak zmęczony jeżdżeniem, wiesz, w trasy i koncertowaniem, takim koncertowaniem non-stop. Praktycznie takim, taką naszą rutyną to było nagrywanie płyty, trasy. Nagrywanie płyty, trasy. Ja wtedy, wiesz, miałem już dzieci, wiele rzeczy takich, kurde, takich typowo rodzinnych, takie sprawy rodzinne, no po prostu uciekło mi. Ja uciekło to bezpowrotnie, ja to straciłem i nigdy tego nie wrócę. I to też był taki powód refleksji, czy tak naprawdę ja chcę takiego życia, czy tego oczekuję, czy wolałbym to zrobić, powiedzmy, inaczej. Wiesz, Vader był na takim etapie, gdzie po prostu mieliśmy jakieś zobowiązania i po prostu albo, wiesz, albo, powiedzmy, nadążasz za tym wszystkim, albo, wiesz, albo po prostu odchodzisz. Wiesz, różnie to się odbywa, że zespoły się rozstają, z różnych powodów, wiesz, albo to jest rozstanie takie w miarę przyjacielskie, albo jakaś tam wynika z tego awantura i kłótnia, nie? Ja nie chciałem, żeby wynikła jakakolwiek kłótnia i awantura, a wiedziałem, że jeżeli zostanę w zespole na dłużej niż ten moment, w którym tam już postanowiłem odejść, no to tak to się skończy po prostu, bo ja już we mnie się gotowało tak naprawdę. Ja potrzebowałem spokoju i taki po prostu odpoczynku od tego wszystkiego. A zespół Ansan był zespołem nowym. To było zupełnie coś innego i tak naprawdę ja chciałem to zrobić. To było, wiesz, to był taki, taka rzecz, która była tylko i wyłącznie moja i mojej żony, bo my razem wspólnie ten zespół tworzyliśmy. To nie był mój projekt, tylko to był projekt mój i mojej żony. My wiele rzeczy robiliśmy wspólnie. Tak, wiesz, no samo pisanie utworów było takie, że to nie ja wymyśliłem te utwory od początku do końca, tylko wiele utworów to są tak naprawdę jej utwory, ale zaaranżowane przeze mnie, czyli ja, powiedzmy, dokładałem mi jakieś tam swoje rzeczy, żeby ten utwór nabrał na przykład ostatecznego kształtu, nie? Ale to nie jest tak, że ja tam odpowiadałem za wszystko, za całą stronę muzyczną, nie wiem, za stronę tekstową, absolutnie nie. My tam robiliśmy praktycznie wszystko po połowie. Ona robiła jakąś tam swoją rzecz, ja robiłem swoją rzecz. Zrobiliśmy jeden utwór, konsultowaliśmy, zmienialiśmy, ona miała dużo pomysłów, ja od niej te pomysły po prostu zapożyczałem, robiłem jakiś tam utwór na bazie jej pomysłu i wiesz, i ona na przykład mówi, o, używasz moje pomysły, fajnie, wiesz, super, nie? O, ale tu na przykład, kurczę, moglibyśmy zrobić to, moglibyśmy, wiesz, zrobić tamto i wiesz, i to była taka naprawdę kooperacja, to było zupełnie inny system pracy niż w Vaderze przede wszystkim. I druga sprawa, to było coś nowego. To było coś, co zaczynasz od początku, czyli wiesz, nowa energia, nie było jakiegoś takiego, wiesz, takiego, takiej, no nie było monotonii, tak jak w Vaderze, bo my dopiero zaczynaliśmy. Także tak to wyglądało. No. Z tego, co mówisz teraz i przed chwilą, to tak. Rozumiem, że to był dla Ciebie też taki troszeczkę odskocznia od takiej muzyki, jaką grałeś. No na pewno, początku, na pewno, na pewno. A zarazem pozostanie w rodzinnym. Tak, bo to jednak jest dalej była muzyka, powiedzmy, ciężka. No były tam cały czas gitary przesterowane, były naprawdę ciężkie riffy. Gdyby tam, powiedzmy, nie wiem, te sample od tego odjąć, to by była naprawdę całkiem ciężki, kurde, band. Albo na przykład jakby tam był w tych utworach, jakby na przykład, powiedzmy, ktoś wrzucił growl, to byś w ogóle, wiesz, miał inny zespół kompletnie, nie? Także to dalej było ciężkie. Ale wiesz, mi te czyste śpiewanie, taki, wiesz, żeński wokal mi się strasznie podobał. Zawsze, wiesz, lubiłem, jak tam, kurde, moja żona śpiewała i mówię, ty, fajnie to brzmi, zróbmy coś razem. No i tak jakoś tak, wiesz, no tak po prostu wyszło. No i tam żeśmy to ciągnęli, wiesz, nagraliśmy dwie płyty. Potem, kurczę, no wynikła taka historia, że, wiesz, zaczęły się, kurde, no moja żona miała poważne problemy ze zdrowiem i nie byliśmy w stanie jakkolwiek kontynuować działalność tego zespołu. Nie chcieliśmy się skupić na tym, żeby nagrywać tylko płyty i już nie grać live, bo to nie ma sensu kompletnie.
A wiesz, nie mogłem zrobić czegoś takiego, że wiesz, bo ludzie mi pisali różne rzeczy. To wiesz, to jak kurczę, jak ona jest chora, to sobie weź nową wokalistkę, albo weź sobie wokalistę. Wiesz, to nie jest proste, to nie był tylko mój zespół, tylko to był nasz zespół. I wiesz, ja wyszedłem z takiego założenia, że jeżeli ona nie gra, to ja nie gram też. A poza tym, przede wszystkim dla nas najważniejsze w tamtym momencie to były dzieci. I to tak naprawdę wolałem przestać grać, niż stracić rodzinę i stracić dzieci. Bo przede wszystkim ja już swoje 5 minut miałem, a moje dzieci dopiero wkraczały w ten wiek, gdy trzeba było im zapewnić odpowiednią edukację, trzeba było, wiesz, no zadbać po prostu o dzieci. Dlatego stwierdziłem, dobra, ja swoje zrobiłem, mogę odpocząć jakiś czas, nie wiem ile, bo nie wiem ile to będzie trwało, ale teraz jest ich czas, to jest czas dla rodziny, oni, wiesz, ja swój prywatny czas i rodzinny poświęciłem już na zespół, więc teraz czas po prostu na oddanie tego, co kiedyś prałem ja. No i tak wyszło, jak wyszło. Bo de facto po zakończeniu działalności Ansam ty już nigdzie nie grasz. Czasami nie się gram, gdzieś, tak. Ja stwierdziłem, że daję sobie spokój. Nie udzielasz coś. Tak, ale to były epizody. Tak, to były takie naprawdę krótkie epizody. Jakiś zespół mnie poprosił, żeby może coś tam, jakąś solówkę gdzieś nagrać. Czasem nagrywałem, czasem nie nagrywałem. Jak to było coś fajnego, co mi się podobało, nagrywałem. Jak raczej mi się ta rzecz no, nie do końca widziała, to po prostu nie nagrywałem. Ale generalnie moim założeniem było takie, że po prostu nie gram w ogóle. Kompletnie. Odkładam gitarę, wrócę do niej wtedy, kiedy będę czuł się na siłach i kiedy będę czuł ten taki zew wewnętrzny, że ja chcę znowu grać. Ja w tamtym czasie po prostu w ogóle nie chciałem grać, chciałem odpocząć. Chciałem po prostu na jakiś czas o tym zapomnieć. Bo z tego, co kojarzę, to niedawno miałeś propozycję grania w Black Altar, ale to za długo nie potrwało. A twoja bajka? To znaczy, ja ci powiem tak. Propozycja grania w Black Altar to jest za dużo powiedziane. Generalnie byłem odpowiedzialny za miksowanie ich epki, to były dwa utwory i w międzyczasie pamiętam, jak rozmawialiśmy z Darkiem na temat, on coś wspominał o koncertach, bo oni nigdy nie grali koncertów i ja mówiłem, że no w sumie mieszkam w Londynie, jak wiesz, ewentualnie byś miał jakiś koncert, czy tam nie wiem, parę koncertów, to mógłbym ci to pomóc. Nie wiem, czy Darek, wiesz, w jaki sposób on to zrozumiał, ale generalnie to była luźna propozycja. I w ogóle nie było mowy o, wiesz, o byciu stałym członkiem zespołu Black Altar, bo ja nigdy takich planów nie miałem, tak naprawdę. Wiesz, może Darek źle to opacznie zrozumiał, może myślał, że wiesz, że ja chcę grać, wiesz, chcę być członkiem tego zespołu, chcę grać w Black Altar. Nie było to nigdy moją intencją, tak naprawdę. Zrobiłem miksy, kurczę, jego epki. Nagrałem tam basy, bo wtedy po prostu tam, no, zespół nie miał generalnie basisty takiego stałego. I ja po prostu siadłem i brakowało linii basowej, wziąłem gitarę, po prostu siadłem, nagrałem to w 2 godziny i to było zrobione. Mogłem dalej miksować materiał, jak nie musiałbym czekać. I to tyle. To była nasza współpraca tak naprawdę. O koncertach, tak jak mówię, wspominaliśmy na zasadzie takiej, że jakbyś tam nie miał, jakby coś trzeba było, to ja tam ewentualnie mogę pomóc. Tyle, ale o jakiejś takiej współpracy, czy bycia stałym członkiem Black Altar, w ogóle nie było mowy tak naprawdę. Wróćmy do Vader. Vader ogłasza tą trasę z okazji 40-lecia istnienia zespołu. I ruszasz na nią, grasz koncerty. Poczułeś, tak jak mówisz, ten zew gry znowu takiej muzyki. Co byś zrobił, gdybyś otrzymał pytanie od Petera? Dołączysz do nas? Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć tak zupełnie jasno w tej chwili. Z tego względu, że przede wszystkim Vader ma swój stały skład. Gra tam Marek, świetny gitarzysta, naprawdę doskonały. I ja nie zamierzam nikogo wygryzać w ogóle z tego wszystkiego, bo to nie ma sensu, bo to w ogóle nie jest ideą, to nie jest ideą tego wszystkiego. Także, wiesz, jak nie wiem, ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, bo ja nawet nigdy nie brałem takiej możliwości, wiesz, pod uwagę. Wiesz, ja gram teraz te koncerty gościnnie i taka była idea tego wszystkiego, wiesz, fajnie nam się gra na 3 gitary, wiesz, ja mam z tego potężny fan, chłopaki mają z tego potężny fan. I o to w tym wszystkim chodzi, wiesz, ani ja się nad tym nie zastanawiałem, ani podejrzewam, nawet chłopaki nie brali takiej możliwości pod uwagę, przepraszam, bo nie, to nie było w ogóle ideą, kurczę, a zresztą wiesz, no nie wiem czy nawet bym dał radę, dlatego że ja już dzisiaj nie jestem tak młody, kurde, chłopaki dalej grają intensywnie, a ja no aż takiego, wiesz, intensywnego grania, kurczę, ja nie oczekuję po zespole, ja myślę, że wolałbym grać na przykład, powiedzmy, w zespole, który gra mniej, na przykład, bo wiem, że dałbym radę, nie? No wiesz, no granie, kurde, tam nie wiem, no 150 koncertów rocznie to jest wyrzeczenie. To właściwie
praktycznie znowu znalazłbym się w tym samym, kurczę, punkcie, w którym byłem kiedyś. Czyli na początku pewnie byłoby fajnie przez jakiś czas, ale myślę, że teraz bym jeszcze szybciej się wypalił, bo jestem już starszy. Ja już nie mam, wiesz, 20 lat, tylko mam prawie 50. Także, no, nie wiem. To zresztą jest bardzo trudne pytanie. To ani nie można powiedzieć tak, ani nie można powiedzieć nie, ale nie zamierzam nikogo wygryzać, to na pewno. Nie zamierzam też nic robić w tym kierunku, żeby nagle się zwolniło miejsce. Nie, no, Vader ma naprawdę super skład teraz. Marek się, kurde, wiesz, zadomowił w zespole bardzo dobrze. Nagrał, wiesz, więcej, właściwie skomponował więcej w tym momencie utworów niż ja, jak byłem w Vaderze. Gra z nimi, wiesz, już naprawdę długo. Nie wiem, czy już dłużej ode mnie, jak ja byłem, czy może krócej. Nie pamiętam. Trzeba było to wszystko sobie spokojnie policzyć, ale... ja myślę, że Vader w takim składzie to jest naprawdę dobry zespół i oni nie potrzebują jakichś takich drastycznych zmian. To myślę, że fajniej nawet by było, gdybym, powiedzmy, czasem się pojawiał na trasie jako gość i robilibyśmy jakieś takie specjalne trasy, na przykład, powiedzmy, jakąś tam, na przykład właśnie znowu spotkaniową trasę w Polsce, wiesz, powiedzmy, ja znowu wracam na koncerty, gramy te 10 koncertów i jest coś fajnego i wtedy to jest taka obopólna korzyść i dla zespołu, i dla mnie, ludzie też się cieszą, to jest fajne, bo to... Taka impreza, tak jak teraz, czyli te 40-lecie, kiedy my sobie to świętujemy, wiesz, 40-lecie istnienia zespołu, ja gram na trzeciej gitarze, świetna idea i w ogóle super pomysł. Świetny. No, można by było porównać to do Iron Maiden, ale tak naprawdę wiele zespołów już grało na trzy gitary i wiesz, no to nie tylko Iron Maiden, wiesz, grał na trzy gitary, ale no dobra, okej, coś w tym jest, powiem tak, na trzy gitary zespół brzmi fajnie. Naprawdę fajnie i zjawiskowo. I to słychać. Na pewno. Już będziemy zbliżali się do końca. Powiedz mi jeszcze, jako że nagrałeś naprawdę sporo muzyki, które płyty są dla Ciebie najważniejsze w tych, których brałeś w tworzeniu udział? No na pewno ważną jest płytą dla mnie, jeżeli chodzi o Vadera, to Impressions in Blood. Dlaczego? Już tłumaczę. Dlatego, że tam zrobiłem na tą płytę najwięcej utworów. Z perspektywy czasu, jak słucham tych dzisiaj utworów, no to one są ok. Są spoko. Nie mam jakiegoś takiego wrażenia, że one są jakieś tam wyjątkowe, bo w ogóle tak nie uważam, prawdę powiedziawszy, ale dobra, nagrałem tam 4 utwory i dosyć dużo włożyliśmy pracy jako muzycy w ogóle w tą płytę, tak naprawdę. Dużo solówek tam zagrałem, także przy tej płycie zrobiłem chyba najwięcej tak naprawdę rzeczy. Na pewno wyjątkową pozycją w karierze Vader była dla mnie epka This is the War, na 100%, bo to był taki, powiedzmy, kurczę, taki moment, można powiedzieć, taki troszeczkę przełomowy, bo wcześniejsze płyty były, owszem, były super, były fajne, ale były, powiedzmy, w jakimś tam takim klimacie, który był już od jakiegoś czasu ograny. A tu nagle pojawiło się, no, dosyć takie, kurcze, takie bardziej, kurde, modern granie, że wiesz, nagle pojawiły się jakieś sample w zespole, konstrukcje utworów były takie bardziej nowoczesne i no, ta pozycja, powiem szczerze, była taka, kurde, która nawet rynkiem nawet dosyć mocno wstrząsnęła, bo pamiętam reakcję ludzi po tej epce, że ludzie bardzo pozytywnie się o tym wypowiadali i mówili, że Vader czegoś takiego dawno, dawno nie nagrywał. Bo, wiesz, my w sumie nagrywaliśmy, kurczę, wcześniejsze płyty dosyć w krótkim odstępie czasu od siebie. Czyli była płyta, było ileś tam tras, była epka, później była kolejna płyta nagrywana. To wiesz, pomiędzy jednak pierwszą, na przykład jakąś jedną płytą, a kolejną była nagrywana ta epka, czyli ten proces taki nagrywany był zachowany i kurczę, no nie było takich przerw dłuższych, gdzie człowiek mógł, wiesz, usiąść, wiesz, powiedzmy, nie wiem, nie było takiego czasu na refleksje ogólne o tym, wiesz, no, na temat zespołu, muzyki przede wszystkim, nie było wytchnienia. My naprawdę, kurde, ciężko pracowaliśmy. I ja myślę, że jednak będąc zespołem i grając koncerty, takie przerwy, no, wielomiesięczne są dobre dla zespołu w momencie, gdy komponujesz nową płytę na przykład. My takich przerw za dużo nie mieliśmy tak naprawdę i wiesz, no i te płyty trzeba było tam się ostro sprężać, żeby tak naprawdę zrobić. Także wiesz, Peter tu robił robotę tak naprawdę podwójną, bo wiesz, w momencie, kiedy powiedzmy my przyjeżdżaliśmy z trasy, a wiadomo było, że trzeba nagrać płytę, on musiał tą płytę zrobić, bo to głównie on komponował w tamtym czasie. Wiesz, potem było trochę lżej, bo wiesz, ja już zacząłem komponować, tu wiesz, 2 utwory na tą płytę, później 2 na tamtą płytę i tak wiesz, ten proces na pewno trochę było mu lżej, ale pomimo tego dalej musiał większość tego materiału jednak zrobić, nie? Właśnie przy Impressions in Blood było takie trochę odprężenie,
jeżeli chodzi o pracę, bo tutaj już wiesz, już ja zrobiłem 4 utwory, no to już tych utworów on musiał zrobić mniej, no było trochę lżej, na pewno, na 100%. A i w ogóle wiesz, to fajnie się pracowało przy tej płycie, także no, ta płyta jest na pewno dla mnie ważna. Ale fakt faktem, wszystkie płyty były ważne, bo przy każdej coś tam się działo, wiesz, zupełnie inne rzeczy. Ale nie tylko Wejdera, tylko ogólnie rzecz biorąc o płyty, których brałeś udział w ich nagraniu. No to na pewno dla mnie płyty, no to, no wiesz, Desire to był taki trochę projekt poboczny i to takie było dosyć podobne do Wejdera, ale płyty Unsung, to dla mnie był taki, to było dla mnie coś specjalnego, bo ja tam zrobiłem praktycznie, no muzykę, oprócz tego, że robiliśmy to, wiesz, te numery razem z żoną, to było tylko nasze, nie? No to było moje, no tak naprawdę, moje, nasze i wiesz, i no to było jak dziecko po prostu, no. Także no, to było dla mnie coś specjalnego. Ja naprawdę dobrze się czułem, kurde, z tymi numerami. Wiesz, solówy, no, grałem do swoich riffów, no to było zupełnie coś innego tak naprawdę. No i wiesz, to była inna muzyka przede wszystkim. Nie? Ja sobie, wiesz, tam wszystko tak układałem, żeby na przykład, powiedzmy, te partie solowe były, wiesz, żebym po prostu grał pod, wiesz, specjalnie skomponowane riffy, żeby później mi się naprawdę fajnie do tego grało. To były takie bardziej rockowe też granie. I wiesz, no, solówki się inaczej wtedy zupełnie gra, nie? No i to moim zdaniem to był taki mój najwyższy moment, kiedy ja grałem na gitarze najlepiej, tak naprawdę właśnie w Unsung. Właśnie nawet nie w Wejderze, tylko jeszcze ten kolejny level to był właśnie Unsung, gdzie no te solówki, tam to już było takie apogeum tego mojego grania tak naprawdę. No dobrze, no to z tym pytaniem dotarliśmy do końca, to prosiłbym jeszcze jakieś ładne podsumowanie całej rozmowy. Podsumowanie całej rozmowy może być następujące, że śpiący się obudził. Zamierzam tu znowu powrócić na scenę muzyczną bardziej lub mniej. Zobaczymy jak bardzo. Tego na dzisiaj, na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiem jak bardzo. Wracam na pewno, na 100%. Zaczniemy od trasy z Wejderem, potem kolejna trasa w Europie też z zespołem Wejder. Potem wydaję swój materiał, a potem to już nie wiem, zobaczymy. Wiele rzeczy przede mną, myślę, że będzie fajnie. Was zapraszam na koncerty, teraz na tej trasie Wejdera i na kolejnych koncertach, które będę grał z zespołem w Europie. I no, nie chcę zapraszać, ale myślę, że no, może być coś fajnego. Może być grubo. Dzięki za rozmowę. Dziękuję wszystkim.